wytrzymał mechanizm młodzież, ale młodzież wytrzymała. I ta gospodarska młodzież wychodzi na 5-1, czy tam się może ktoś ściśnie? Nie. Bardzo mądrze odjechali to na razie Świercz i Bank Droni na dwóch pierwszych miejscach, ale tam już stara się napędzać Trześniewski. Trześniewski, który no nie miał najlepszego startu w Mimpach. Ostatni bieg rzeczywiście dopiero nieco lepszy. Pierwsze dziś prowadzenie gospodarzy 7-5. Watacha rozlega się na stadionie. Ależ tutaj ładnie zaczął świętowanie Piotrek Świercz. Startu nieźle wygląda Bier, ale z przodu na razie Brady Kert. Pytanie, na jak długo Tangent się przedziera, ale nadlatuje Kert Bier! Czy Milik i na razie jest trzeci, leży Tankeit. Ojejej, z pełnym impetem uderzył w bandę. I kto wyjdzie najlepiej? No ci doświadczeni, ale Trzyśkiewski bardzo dobrze z tego pierwszego pola i przypilnuje Bańdura. Czy mu Bańdur ucieknie? Ucieka Trzyśkiewski Bańdurowi. 4-2 dla gości, bo z przodu jest Brady Kerc. Na drugim miejscu na razie Dimitri Berger. Bańdur próbuje nieco szerzej zaatakować swojego rywala. Na razie nie przynosi to efektu, bo całkiem mądrze jedzie Paweł Trzyśkiewski. Chociaż teraz za długo ten motocykl wyłamany. Zbliżył się Bańdur bardzo mocno do niego. No i młodzieżowcy za chwilę stoczą batalię o ten jakże cenny punkcik. Bańdur bliżej środka toru, ale Trzyśniewski jeszcze jest na tyle z przodu, że nie ma co tutaj mówić o jakimś ataku, który zmienia nam układ sił w tym biegu. Nie zmienia się jednak to, że Bańdur jest blisko tego trzeciego miejsca. Tyle, że czasu coraz mniej. Rozpoczynają ostatnie okrążenie. Na prowadzeniu cały czas jest Brady Kerc, za nim Dimitri Berger, a młodzież chyba będzie nam robić show w ostatnim łuku, bo teraz Bańdur idzie w szeroką, bliżej krawężnika Trześniewski. Bańdur jest szybki, Trześniewski jednak się utrzymał do samego końca. Paweł Trześniewski. Jak to się może ze startu? Borowiak walczy, zrobiło się ciasno na wejściu. Dwóch, trzech zawodników leży. Jedynym, który pozostał na torze, jest Borowiak. Oni się tam chyba szczepili, jeśli mnie wzrok nie mylił. Jak to ze startu? Nieźle Krakowiak, ale bardzo dobrze też Tangeit. Świerczy próbuje przy krawężniku zaskoczyć Australijczyka. Robi to, proszę bardzo! I Krakowiak do niego dołącza. 5-1 dla Wilków. Problemy Świercza, tam miał bardzo mało miejsca, ale utrzyma to drugie miejsce. Ależ tu się dzieje. Tangeit nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Trzyśniewski jest daleko z tyłu. Tangeit się napędza, rozpędza, wyciąga ile tylko się da, ale nadal jest trzeci, a fanów Wilków wstępuje nadzieja, bo Norbert Krakowiak wiezie dwa z bonusem, bo prowadzi Piotr Świercz, bo jadą z przodu ci, którzy jechać z przodu nie mieli zbyt często okazji w ostatnim czasie i może się to miejscowym podobać, a Rohan Tangeit dzisiaj się po prostu męczy i jedzie na trzecim miejscu. Nie wydaje się, żeby coś tutaj miało się jeszcze zmienić, a więc gospodarze, odrodzenie, a więc pełna reaktywacja. Świercz, reaktywacja, Krakowiak, reaktywacja, Wilki Krosno. A toczyło się tam kółko Kerca, został Australijczyk na 5-1. Czyżby gospodarze? Nie! Jest Jamruk! On jest dziś niemożliwy, on jest na prowadzeniu, ale Kerc zostaje z tyłu. 3-3, to jest 3-3, który daje meczowy triumf gospodarzom, ale jakże nikły, jakże minimalny uważać musi Jamruk, bo tam napiera na niego Kenneth Bier, rozsierdzony, oszalały filigranowy Duńczyk będzie teraz nękał Jamroka atakami, bo chce, żeby jego drużyna wygrała jak najwięcej, żeby wygrała jak najwyżej. Siedzi na tylnym kole Jamroka Kenneth Bier, ale Jakub Jamruk teraz odjechał, teraz zbudował przewagę. Te różnice między zawodnikami zarysowały się. Szaliki Rybnickie nieśmiało, ale jednak latają nieśmiałe. Watacha też rozbrzmiewa, a na to, że nie zmienia się nic, jest 3-3, co sprawi, że za chwilę tutaj będzie umiarkowana radość, bo Krośnianie byli w bardzo złym miejscu w tego spotkania, ale
3-3. Zelfa z Wielki Krosno u siebie pokonały Impro Rowrymnik 46-44.